Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a dzisiaj kontynuujemy naszą misję Multirail, ale i podłączamy kolejne wagony do składu z toru 2S i 7O chyba, czy jakoś tak. I potem jedziemy je załadować, odstawić na tor. I wtedy będzie koniec naszej misji i zakończymy dzisiejszy odcinek. Na razie pojedziemy tu na 2S. Wyludowane i możemy się zobaczyć. Trochę nadamperowo. Będzie nic mu nie będzie, się nie przegrzeje od razu. I że nic się nie może uszkodzić, jak już tylko przegrzać, więc. Zwolni. Może byśmy tu zaranie uderzyli w ten wagon. Żeśmy słabo jechali. Ile? O. Mamy szczęście. Więcej szczęścia niż rozumy, jak to będzie mówić. No i super. Sześć, siedem, dziewięć i teraz mamy 7, 6, 5. 6, 7, 9 i 7, 6, 5. Ok. Czyli podłączamy go. Hamulec zespolony. Jak tam? My ten sobie zaciągniemy, że nam tu zaraz powietrze nie uderzyło. Duże od razu. I ten hak fajnie się rusza, góra, dół też. Lewo, prawo. Fajnie. Pyk, pyk i pyk. To był wyluzowany, czy co? Zaciągnięty. To ja chciałem go luzować w tą stronę. Chodź tu. Zamknij te drzwi. I lecimy teraz do przodu. Kolejną węglarkę. Która jest tam? Tu jest. To znowu odcinek nagrywany dla mnie po dłuższej przerwie, tak jak ten ostatni zresztą. Proszę o wyrozumiałość, bym ja dziś tutaj głupoty gadał, bo trochę nieumiejętnie coś robił, no ale cóż, zawsze po dłuższej przerwie. Jak to wygląda niestety. Tutaj i my chcemy wjechać tam. Ruszaj i ruszaj. Ruszaj, ruszaj, bo czasu nie ma. Oj, panie. Źle, co ja robię, panie. To jedziemy. Tutaj też nie mieliśmy jechać. Aha.
to tak, mamy błąd się w klimatu. Trzeba błąd poprawić. Oczywiście. Delikatnie. Okej. Aha, mój chuj. Nie boi się hamować. I teraz ty mamy jechać się gdzieś załadować. To jest pytanie, bo nie wiem jeszcze gdzie. Zadawaj się do. Chodź tutaj. Zamknij te drzwi. Teraz mamy jechać się z tym załadować. Motor D7L. Gdzie trzeba wyjechać i się cofnąć. Dobrze. Jak teraz gdzie mam wyjechać i się cofnąć? Dobrze. Ciekawe. W takim wypadku trzeba się będzie kończę odwrócić. No sobie nie możemy do tyłu wyjechać, się cofnąć. Tyłem sobie wyjedziemy, pojedziemy do przodu i też będzie dobrze. Dobra, na razie nie trzeba kombinować. Oprócz tego, że jeden wagon został. Ciekawe to było. Żeś, bo kończę zastęp. Piękny pyk.
wyhamujesz. Ta gra jest ciężka, nie, nie powiedział, że będzie łatwo. Jesteś mnie odkręciła i... Już? W porządku? Puste wędrówki. Co się wydarzyło? Co to było, ty? Halo? Wszystko tu w porządku? No w porządku. Chcę jechać tu na wprost? Tu chcę jechać również na wprost. Wagony, nie wiem. Skompresował. Dobra, panie, odpal to i... Cofamy. Powiedziałem, cofamy. Panie, bo zaraz się znowu przegrzejesz tej. Przyspieszyń, bo to dużo cofania jest. Na 30. I my mamy zero wjechać na D. Ownie na D7L. Tutaj wjedziemy na D7L w takim razie. To się ciśnie, mam dziwne klatki. Nie wiem czemu. Ja mogę sobie iść tu. Poobserwować. Będziemy jechać tam. Wróć. Trzeba tu hamować. Przodu. Czyli D7L jest po prawej. Cofaj się.
to lecimy na prawo. Na prawo. Czasowa za 162 minuty? Aż tyle czasu bym miał to robić? A gdzieś tu powinien być taki... O, o jest. A moi... No już może się zatrzymać, żebym nie musiał za daleko leść. Widzisz, jesteś. Zamat ładunkowy. Pociąg zasięg, ładuj. Ładowanie zakończone. Widzicie, mamy złom. I teraz wyjeżdżamy. I gdzie mamy to zostawić? Na E1O. E1O jest o matka. Źle odwrócony, ale ciągle. E1O, no to go dobrze. Teraz jest ciężki pociąg. A uważać. Patrzymy się na prąd, na temperaturę stojanu. Wylatujemy z bocznicy. Pięknie. Żeśmy tu dobrze pojechali. A jednak nie. Gdzie my pojechali? Na kozła? Serio? Ale jaja. Czemu na kozła żeśmy pojechali? To mieliśmy jechać prosto. Jak to jest? Tym sposobem z D nagle jest... A, bo my pojechaliśmy na tor P. A, fajnie. Moment, panie. Źle pojechali. Cimno jest.
Wracamy. Jakbyś ktoś się pytał, wcale nie uderzyliśmy z prędkością 30 na godzinę w kozioł oporowy. Nie wcale. I nie możemy jechać dalej? Możemy. Gdzie jest A1? O. Siedem, osiem, czyli A1 będzie tu skrajnie po lewej. To super, jak już tu wjadę lokomotywą przodem. Jeszcze po tym nie wyjadę. Fajnie. W ogóle na jakiś sposób, żebym ją potem wyjechał? Oczywiście, że nie ma, nie? Fajnie. Leciole. Skończymy zlecenie, potem będziemy się martwić. Ją wypychać. Lecimy tak, najwyżej będziemy się martwić. Chociaż nie, bo tu chyba nie ma większej ilości lokomotyw, nie? Czy są? Nie wiem nawet.
chcę już po prostu odejść te wagony, aby mieć tą premię czasową. Zawsze coś. Zawsze będziemy mogli te wagony wypchnąć. Dobra, wyłącz te światła. Okej. Wyłącz wszystko. Pełni hamulec ręczny. Rozpanie. Odcięcie paliwa. Pyk. Trzeba zaciągnąć resztę. Ale żeśmy go uszkodzili? Nie, to wcale nie byliśmy. Tylko kozioł oporowy. Dajcie się tutaj został. Żyje. To jest najważniejsze. Dobra, idźmy oddać ten dokument. Następny raz się będziemy zastanawiać, co i jak trzeba zrobić, żeby to odblokować. Ukończone. No i fajnie. Dawaj. Jeśli 8800 opłaty. Wszystkie duże? Nie. Licencja za 38000. Można wziąć sterowanie wielokrotne. Serwisowanie. Przewozy logistyczne. Nie, no przewozy. 3 można za 30000 kupić. 3 0,60 za 20. Naległe zlecenie. Długość pociągu można kupić. Długość pociągu. A jest tu gdzieś jakaś lokomotywownia czy coś? Nie. Trzeba iść w kierunku torów P, czyli ta jaś, która wychodzę skończę z tego domku, to się patrzy na tor numer E. Czyli trzeba iść w przeciwnym kierunku. I gdzieś tu, nie? Tu w prawo. Na naszej świecie pociągi są tu w ogóle na tej stacji, nie? To jest tor D. Czyli my doszliśmy, nie? My doszliśmy.
Mieliśmy iść na tordę przecież. Wychodzimy z toru D. Tor D jest po lewej stronie. Czyli nie w tym kierunku poszliśmy. Cofaj pan, cofaj! Do tyłu. A do przodu się nie da, cofaj zresztą. Szkoda, że wybrałem ten trop realistyczny, nie? No jakbyśmy tam doszli trzy razy szybciej. Żeśmy kąpiel wzięli, wrażenie. To jest chyba ta lokomotywownia, czy nie? O, kurcz. Ile tego jest? To jest DH4. S282. S60. DH4. Pewna licencja na DH4. Czekajcie, tu mamy lokomotywy, tak? Szkoda, że jest rączy ciemno. I tu mamy tylko DH4. Żadnych innych lokomotyw niestety. Nie włączę, jakbym chciał wrócić, ja musiał wrócić tam gdzieś. Stoi na E. No nic innego tu niestety nie mamy. Dobra, gdzie było to teraz? Biuro. Biuro. Dobra, już wiem. Potrzeba iść. Dobra. DH4. Zobaczymy, czy można kupić licencję. Znaczy, no można na pewno kupić. Gdzie jest ten? Było przy wodzie przecież. A jeśli leżem poszedł? Czy dobrze? Gdzieś kończę tutaj. Naprawdę jestem aż taki ślepy. No nie, no to musi być. Muszę przejść ten budynek.
Ja przeszedłem kawałek za daleko, no i włączę światło na górze. Żeby mnie szukał. Chyba nie wróciłem. O nie, DH4 jest aż za 50. Możemy sobie parowóz kupić, jak chcemy. Ci. No ja bym ogólnie wziął sterowanie wielokrotne, nie? To by było fajne. No dobrze. Jeszcze pomyślimy nad tym. Może ja sobie poza odcinkiem coś znajdę i się... I Państwu powiem o tym już następnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa!